jutro w naszym dzienniku, tak? Było to, co jest w telewizji Trwam, co jest dalej. Bardzo się ucieszyłam, ale teraz tak myślę, tyle wyborców dawało głosy na PiS. Ja nie wiem, ja się pytam, czy oni, to nie wolno im wyjść też taki spokojny marsz zrobić, tak jak były marsze w obronie telewizji Trwam, też pokazać, że oni są obrońcy tego rządu, że nie tylko stare takie te oszczerstwa i te bluźnierstwa na nich takie no nie podoba mi się to, że ci wyborcy z tego PiSu nic po prostu nie robią, nawet bo to też było w tym, że dlaczego PiS nie broni, dlaczego wyborcy PiSu nie bronią rządu. No ja też tak jestem zatroskana, dlaczego taki spokojny marsz, jak były te marsze nasze z telewizji Trwam w obronie, dlaczego też oni się tak jakoś nie zorganizują, jest solidarność. Ja nie wiem, może ja pytam, ja tak to właśnie rozumiem, ale żyję tą Polską, troszczę się bardzo i boję się, jak to tam wszystko się skończy, ale myślę, żeby też jakbyś tak się zebrali na tak, chociaż jest dużo wyborców, pokazali, że są w obronie tego rządu, bo oni biedni tylko same takie słyszą dyktaturę, no to już nie wiem, to wszystko wiem, wszystko Polacy wiedzą, ale że może mi to ojciec powiedzieć? Ja tutaj nie jestem ani stroną, ani zapleczem żadnym. No ja wiem, dlatego, ale żeby też mogło coś takiego. Pani mówi to na antenie, pani Anno, i wnosi pani tutaj głos w naszą dyskusję, więc słuchają tego też inni. No właśnie, ja nie wiem, może źle myślę, ale żeby jest dużo wyborców z tego PiSu i mają takie te słupki, jak to się mówi, bo ja tak mi brakuje takich tych polskich słów, bo tu z nikim nie rozmawiam po polsku, ale PiS idzie, ma coraz więcej tych głosów jako tych. No, ale nie widać, żeby chcieli obronić ten rząd. A zatem to pani Anno, niech także wybrzmi tutaj w tej naszej dyskusji jako ten głos troski zza Olsia. Bardzo dziękuję pani Anno za telefon i za to dołożenie w naszej dyskusji również tego wątku. Proszę Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze. Teraz i zawsze, to teraz Francja chyba, tak? Tak, serdecznie witam ojcze. Czy już jestem tak, w Francji? Jesteśmy, słuchamy. Otóż ojcze, przyczyną tego wszystkiego, tego zawirowania, jest powszechne przyzwolenie na demoralizację. Przyzwolenie i to i państwo przyzwala w życiu publicznym. I rodziny przyzwalają to, co się dzieje w życiu, prawda, na próbę. Słyszałam, jak ktoś bliski powiedział, ale już dzisiaj taka jest woda. To jest przyzwolenie na to i wówczas rozszerza się bezbożnictwo, ponieważ to nie idzie w parze z wiarą. I wtedy już na Zachodzie istnieje bezbożnictwo, zawiązują się pewne relacje na każdej płaszczyźnie ludzi bezbożnych już wtedy, prawda, ekonomiczne, te różne, prawda, afery, które mamy, nieuczciwości, to jest wynikiem tego. Zły duch jest bardzo podstępny. We współczesnym świecie już nie może żadną doktryną ludzi zbawić, że Pana Boga nie ma. To on deprawuje. Złe pojęcie jest demokracji. Bo wszystko zaczyna się, i tak samo jak we Francji, mówi się, ma prawo. Tak, człowiek ma prawo nawet przeciwko Panu Bogu. Nie prawo, ale no, jest wolny. Ale w życiu publicznym jest troszeczkę inaczej. Życie publiczne nie możemy zrównać z życiem prywatnym. Niestety na Zachodzie tak jest. To tak jak kobiety publiczne. Życie prywatne i publiczne to jest to samo. I dlatego to przyzwolenie państwa na różne kluby, na wszystko, bo mają prawa. Po prostu nie mówi się o obowiązku, a jednak niestety w życiu publicznym istnieje.
istnieją pewne obowiązki, przestrzeganie, które należy przestrzegać i to obowiązuje wszystkich obywateli bez względu na ich zachowania. Zachowania prywatne to są wasze prywatne, ale nie w publicznym. Odnośnie sytuacji teraz tej naszej, w naszym kraju, z tym zachowaniem, no wprost nie do wyobrażenia, bo proszę sobie wyobrazić, że we Francji wybrano większością kogoś i raptownie do buntu wzywa, prawda, przegrana partia. To jest nie do pomyślenia. To jest nienormalne, to jest chore, to jest typowo komunistyczne. Przecież ci, którzy przegrali, to dlatego przegrali, że to, co dzisiaj głoszą, nie podoba się Polakom większości. A demokracja, prawo demokracji wymaga od mniejszości dostosowania się do większości. To nie jest tak jak w komunizmie, mniejszość decyduje i narzuca. Nie. To jest demokracja. I bez względu na to, czy się komuś podoba, czy nie podoba. Może mi się nie podobać ten i ów polityk został wybrany, muszę się dostosować. Chyba, że pokazuje coś innego, ciekawszego. Tu żadnej propozycji nie ma, tak jak komuniści. Oni w ogóle nie rządzili, oni tylko kradli i samowola była po prostu identyczna historia jest z Platformą. I Platforma wmieszała się w jakieś kontakty, która potworzyła nieuczciwe, bo zauważyła. Ja pamiętam, jak w swoim czasie jeden z polityków Platformy już za jego rządów mówił, że ekonomia cała sama się będzie, prawda, realizowała, czyli po prostu okradać i nic poza tym. I taka była ich rola. I to było to gmatwanie ciągłe obywatelom, robienie wrażenia, że oni są supermeni i tajenie wszystkiego przez każdej kradzieży. Dziwię się strasznie tym młodym, a szczególnie tym, którzy są nowi posłowie, młodzi, że się tak zachowują. To jest brak kultury. Przecież jeżeli jest demokracja, to musisz zachować pewną kulturę, bo reprezentujesz naród, jakąś grupę. Ale czyżby wasza reprezentacja dotyczyła ludzi tego pokroju, jakiego wy jesteście, pokazujecie? To nie tak jest w demokracji. Muszą być świadomi tego, że muszą się dostosować do większości. Dlaczego w naszym kraju kiedyś było wspaniale, żeśmy współżyli razem z Żydami, z Tatarami? Nie było problemu, ponieważ ta mniejszość musiała się dostosować do większości. Nie wiem, jakby było, gdyby byli większością, ale w mniejszości musieli się dostosować. Dlatego my, katolicy, i my, którzy żeśmy wybrali taki rząd, nie możemy pozwolić, żeby dyktował nam na sposób komunistyczny, dyktowała mniejszość. To jest nie do przyjęcia. I nie do przyjęcia są ingerencje z zewnątrz, które wyraźnie w ten sposób pokazują, że włączeni są w jakieś nieuczciwe. Znaleźli jakąś grupę polską, z którą chcą razem okradać Polskę. No bo inaczej nie można tego wyjaśnić. Nie respektować demokracji w naszym kraju. No to cóż, w innych krajach to jest respektowana na Zachodzie demokracja, a w naszym nie. Czyli po prostu znaleźli miejsce, w którym można dojść, za przeproszeniem, ten kraj i dlatego nie możemy ustąpić. A ci, ta mniejszość musi liczyć się z tym. Ja zauważam, że tu nie ma innego, absolutnie innego rozwiązania, ponieważ oni mają złą wolę. Jeśli się nie opamiętają, to upomni się prawo. Bo jeżeli słyszałem, że jeżeli poseł będzie ukarany za jakieś przekroczenie prawa, można go zawiesić i nawet go wyrzucić z Sejmu. Okazuje się, że i Sejm też potrzebuje pewnej lustracji. Chyba w ten oto sposób. Bo przecież nie można w Sejmie zaakceptować buntowników, antydemokratów, którzy w sposób antydemokratyczny, czy jest przeciwko, czy oni mają rację, czy nie mają racji, tak jest, większość rządzi w demokracji. I koniec i kropka. I tu nie ma z nimi żadnej dyskusji, żadnego usprawiedliwiania się. Oni nie chcą tego przyjąć i słusznie, prawda, mówią ksiądz Bartek,
Mianowicie, że oni bronią własnych interesów i mydlą oczy obywatelom, okłamują i obrzucają różnymi oszczerstwami swoim błotem ten rząd, który tak wyraźnie pokazuje i rządzi dla obywateli, nie dla siebie. Żadnej korupcji u nich nie było za Platformy. Platforma miała okazję, prawda, korupcję wytknąć. Nie wytknęła, bo jej nie było. Nie ma nic, bo nic. Panie Jerzy, kończmy, żebyśmy dali jeszcze możliwość kolejną. Tak, dobrze. Także uważam, że jeśli się nie opamiętają, to tylko no musi być oczyszczenie parlamentu. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby były w niej osoby tego typu przekraczające prawo. Szczęść Boże, Ojcze. Dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam. Proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże. Ja słuchałem relacji i z Komisji Praw Człowieka i właśnie nie relacji, tylko bezpośrednio transmisji. A kto mówi i skąd telefon na początku? Wojtek Centralnej Polski i również z Senatu. No i tak postanowiłem rozłożyć matę mojego sumienia i przyjmować argumenty przy właśnie tej debacie senackiej na temat zmian w sądownictwie. No i przez pierwsze, bodajże 2 godziny, były właśnie takie, no w skrócie można powiedzieć, przestrogi, że tu się kończy demokracja i tak dalej, i cały czas przez 2 godziny to samo. No i potem pan minister, sprawozdawca z rządu odpowiadał na pytania opozycji. I okazało się, że już nie ma pytań dotyczących, że system się rujnuje i tak dalej. Tylko są konkretne pytania, na które pan minister odpowiadał. No i tu odpowiadał w ten sposób, że praktycznie rozwiewał wszelkie wątpliwości. No i na początku swojego wystąpienia powiedział pan minister Warchoł, że mamy do wyboru dwa systemy sądownicze, czyli demokratyczny i korporacyjny. Jeżeli mamy korporacyjny system, to on polega na tym, że korporacja sama się wybiera, sama się wynagradza i sama się karze. I proszę mi powiedzieć, zastanowić się, jesteście Państwo słuchacze, macie jakiś zawód swój i macie korporację, która się sama wybiera, nagradza i karze. I nie podlegacie żadnym przepisom prawa państwowego. Nie ma takiej drugiej grupy w Polsce, tylko ta. W związku z tym należy się po prostu zastanowić, czy to jest normalne. Jeżeli tutaj dzwonił pan z Warszawy wcześniej i on mówił, że boi się tego, że jak ktoś inny dojdzie do władzy, to wykorzysta właśnie tą sytuację, że ludzie wybiorą sobie odpowiedni parlament, a ten parlament okaże się, że on jest niedemokratyczny i dostosuje sądownictwo do własnych potrzeb i go przejmie i będzie nieuczciwy, niesprawiedliwy. Proszę Państwa, każdy nieuczciwy rząd mamy, PiS jest wyzywany od bolszewików, a proszę zobaczyć Rosję. Rosja ma w tej chwili sądownictwo niezależne od rządu, a Putin je sobie doskonale przysposobił. To samo zrobił Donald Tusk. Proszę sobie przypomnieć kibiców, którzy protestowali na stadionach przeciwko Tuskowi i niezależne sądownictwo za Donalda Tuska było w stanie na kilka miesięcy zaaresztować kibica bez żadnych dowodów. To były dowody domniemane i nie mógł ten człowiek wyjść z więzienia, tylko siedział kilka miesięcy, 8 miesięcy bodajże najdłużej siedział. Ja nie pamiętam, także tutaj przepraszam, ale długo w każdym razie, bez żadnych, tylko dlatego, że kibicował, rozwieszał jakieś
narodowe banery. Także dalsza sprawa, że jeżeli przypomnimy sobie to, co było w latach poprzednich i na przykład opozycja teraz odsądza od czci i wiary PiS i jednocześnie jak gdyby bliziutko jest z Platformą, z SLD, nikt im nie przeszkadza. Jeżeli ktoś w sumieniu jest za prawdą, to czy pójdzie do diabła prosić o pomoc w dobrej sprawie? Nie pójdzie. A ci pójdą do wszystkich. I dlatego bardzo proszę, żeby się Państwo zastanowili nad tym, czy z kim mamy do czynienia. Czy jeżeli podamy im, tym naszym dyskutantom, adwersarzom, jakikolwiek argument prawdziwy, dobry, mądry, czy oni przyznają Państwu rację? Nie przyznają. Oni są jak zaklęty krąg. Dlatego trzeba się wzbraniać przed tymi ludźmi i jak gdyby służyć dobru, a dobro samo mówi, że praktycznie słuchając tego ministra, on rozwiał wszelkie moje wątpliwości, że to, co było, nie może być. Skoro było na przykład 51 próśb o to, żeby zdelegalizować, czyli odwołać ze swojego stanowiska sędziego, który był wcześniej w służbach SB. I 50 było odrzucone tych wniosków. W związku z tym, czy środowisko chciało się oczyścić? Sądownicze nie. Ono chciało trwać w tym, w czym było. A przecież wiemy, że wskazywało Inkę, innych ludzi bardzo prawych, wzorowych, wyjątkowych na śmierć. Się to od tego samo nie odcięło. W związku z tym, jeżeli ktoś tego radykalnie nie przetnie, to to będzie dalej kontynuowane. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo, Panie Wojtku. Dziękuję. I kolejny słuchacz, halo. Tak, szczęść Boże. Szczęść Boże. Na terenie ja do rozmów. Jest Pani na antenie, kto mówi? Mówi Teresa z Warszawy. Proszę Ojca, ja chciałabym przytoczyć słowa Norwida, że największy ból jest, jeśli widzimy wśród naszych ziomków taką podłość. I to samo uważam wyraził ksiądz profesor Bartnik. A ja chcę powiedzieć, że ja to odczułam taką podłość, kiedy w 2010 roku szliśmy w marszu z katedry pod pałacem prezydenckim, modliliśmy się i naprawdę to był największy ból, jeśli ta młodzież niby katolicka i bierzmowana drwiła z nas, a nie dała nam się modlić, krzyczała, a zwołana została przez jakiegoś kucharza, bodajże czy kelnera na Facebooku. I to już się wtedy zaczęło. I to naprawdę było przykre, bardzo przykre. My byliśmy tylko z różańcami, z podobiznami Matki Bożej i nikomu nie groziliśmy oknami. I niestety teraz to przez 6 lat to się jeszcze bardziej powiększyło. I dlatego musimy być bardzo czujni. Bóg zabłać, szczęść Boże. Dziękuję. Dziękuję Pani Tereso. Szczęść Boże. Jeszcze kilkanaście minut mamy, proszę Państwa, na nasze rozmowy na bazie artykułu księdza profesora Czesława Bartnika. Ten artykuł dostępny jest w sobotnio-niedzielnym wydaniu naszego dziennika. Pewnie warto do niego sięgnąć, bo usłyszawszy to jest jedno, ale także na spokojnie przeczytawszy to jest jeszcze drugie. I później warto też o tych treściach rozmawiać, przemyśleć, rozmawiać. I dziękuję też za taką, przynajmniej do tej pory, spokojną, merytoryczną rozmowę i Państwa opinię. Proszę, Radio Maryja. Tak, witam serdecznie. Jestem już na antenie, tak? Tak, jest Pani. Witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta. Proszę Ojca, ja bardzo serdecznie dziękuję za ten artykuł. Tam jest zawarta taka mądrość, że po
prostu człowiek jest zachłyśnięty tym, co słyszał, jak ksiądz to czytał. Proszę ojca, jak ten rząd musi być silny, aby przeżyć takie ataki. To jest niesamowite. Ja obserwowałam ten całe to zamieszanie, ten protest, to szaleństwo przed Sejmem, w tych różnych miejscach w Warszawie. I proszę ojca, ja się zastanawiam, czy ci ludzie naprawdę wiedzą, o co oni tam krzyczą. Bo przecież sami sędziowie, sami posłowie nawet nie znają tego Trybunału i tego, o co w tej chwili rząd zmienia, co zmienia. A dopiero ci ludzie, ci młodzi ludzie i ci starsi, oni chyba że to nie wiedzą, ale krzyczą. Ale krzyczą. I proszę ojca, podaję przykład. Leżeć i tupać na ziemi, to już jest naprawdę jakaś hipokryzja. No coś niesamowitego, co ja pierwszy raz widziałam w swoim życiu, a trochę już przeżyłam lat. Żeby młodzi ludzie, jak i starzy równocześnie leżeli i tupali. A kamera pokazała, jak młoda dziewczyna płakała, kiedy powiedzieli, że Sejm przegłosował ustawę. No, ja jestem pierwszy raz tak czymś. Nie wiem, to jest dramat, ale to komedia jest. Ale to jest, proszę ojca, ale ja patrząc na to, twierdzę, że tu idzie o obalenie rządu, ale katolickiego. Bo tu chyba w tym jest mocno zaangażowana masoneria. Takie jest moje zdanie i moje przypuszczenia. Bo ten rząd, tak jak i pani premier, oficjalnie w Unii powiedziała, że jest katolicką. Rząd mówi o Bogu, no to komu w tej masonerii to się nie może podobać? A oni rządzą wielkimi pieniędzmi. Więc cóż to dla nich kupić świeczki? Cóż to dla nich kupić gwiazdki? Cóż to dla nich dawać jakieś posiłki tym, którzy tam stawiają swoje namioty? Cóż to jest dla nich? Dla nich jest tylko ważne, żeby z Bogiem walczyć. A Polska w tej chwili chyba najbardziej, bo Malta przedtem była najbardziej katolicką. A w tej chwili Polska jest bardzo katolickim krajem. Same wyścigi rzucają w tej chwili na nasz kraj. Że ojca, tego się nie da oglądać, nie da się słuchać w telewizji, ale nie można tego nie oglądać. Ja już jestem chyba tym zmęczona, ale proszę Boga, żeby dał temu rządowi siłę, bo tu musi być on mocno silny, żeby przezwyciężał takie ataki. I miejmy nadzieję, że z Bogiem to się uda. Czy ojca? Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Elżbieto. To pani Elżbieta z Kaszub. I może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo. Jestem na antenie? Tak, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Wysłuchałam tego artykułu i mam ten dziennik. Mam zamiar właśnie skserować i po prostu jak najwięcej to porozdawać, bo żeby ta świadomość wzrastała. Ale ja jestem jakoś spokojna. Dlaczego? U nas też się w Tarnowie zebrał płot
I właśnie widziałam młodego człowieka z dzieckiem na rękach. Jak właśnie powiedział w oczy tym kodowcom, co oni reprezentują, że wy jesteście ubegani. Więc wcale tak nie uważam, że młodzi są tacy naiwni. W tej chwili już nie. Bo przecież teraz nie da wielu rzeczy ukryć, bo jest internet, ludzie rozmawiają ze sobą. Poza tym, no, jeśli się nie dba o rodzinę, to znaczy, że się nie dba o naród. Więc ci młodzi, którzy borykali się, żeby związać koniec z końcem, no to widzą, kto dba o naród. Oraz domem Jarosława. A to są już takie podrygi konające i a poza tym, no jak się świni koryto odbierze, to też kwiczy. Uda się z czasem całkowicie. A w kolei nie było ich tak dużo, więc a wielu poszło tam z ciekawości i że można było zarobić. Ale się nie wyświetli, jak dostali pieniądze, to się nie wyświetli za bardzo, więc ja jestem spokojna. A poza tym, no rzeczywiście, jeśli przecież zobaczmy, jak zaczęli właśnie komuniści walczyć tak jaskrawo z kościołem, zabili Popiełuszkę, wszystko to wylazło. Aktorzy, więc Pan Bóg przecież nie da sobie tak grać na nosie, jak im się wydaje. Swoistą ofertą kulturalną, czy i po prostu tylko trzeba trzymać właśnie z Panem Bogiem, to i Goliat nie straszy. Dla poziomu bezpieczeństwa istotna jest obecność. A ksiądz Bartnik właśnie tam to wypunktował świetnie i ja myślę, że właśnie to, co ojciec Tadeusz Rydzyk wymyślił właśnie, żeby była ta adoracja non-stop, to jest świetny pomysł, bo przecież jak była ta nawałnica bolszewicka w 1920 roku, no to przecież też było pospolite ruszenie modlitewne. I kto może z takim czymś wygrać? Przecież 2000 lat chrześcijaństwo się przecież boryka, bo stale po prostu jest komuś niewygodne. No i co? Zwyciężyli. Przecież już Chrystus zwyciężył, więc to oni są naiwni, nie my. Dziękuję za telefon. Dziękuję. To pani z Tarnowa, tak? Tak, tak. Dziękuję. Pozdrawiam Tarnów. Tam biuro przy Świętej Rodzinie, szczególnie biuro Radia Maryja. Natomiast też, proszę Państwa, dziękując już za wszystkie te telefony, powiem tylko tyle, że będziemy oczywiście wracać. Mam nadzieję, przed nami wspólnie 3-nocne spotkania. Zatem do tego tematu będziemy w kolejnych naszych nocnych spotkaniach powracać. Natomiast dziękując za spokojną dyskusję, unikałbym zawsze takich, no, takich denominacji, takich nazw typu ubeki, typu spacerowicze, typu jakiegoś takiego, no takich ład, które, jak Państwo pamiętają, również nam przypisywano dawniej. Ludzie, którzy dzisiaj przewodzą tym manifestacjom, z pogardą odnosili się do nas, gdyśmy my musieli upominać się o wolne media, o demokrację, o pluralizm zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, więc nigdy też nie odpłacajmy pięknym za nadobne. I tutaj poszanowanie dla każdego człowieka zawsze to jest to, czym powinniśmy różnić się od tych, którzy dzisiaj przewodzą manifestacjom. A może jeszcze jako takie podsumowanie, jednocześnie zachęta do kolejnego naszego spotkania na ten temat właśnie. Wypowiedź księdza, przepraszam, nie księdza, tylko pana profesora Kika, który mówił na temat też udziału młodych, których przecież trudno nazywać ubekami. Mianowicie on mówi,
prowadzone muszą być tak, to niepokojące, ponieważ bierzemy pod uwagę charakter Polaków, którzy są zapalczywi i dosyć łatwi w porywaniu na barykady. I zdaje się, że doskonale zdają sobie z tego sprawy różne organizacje, nazywając je pozarządowymi, które jak w przypadku Sorosza tworzą swoje fundacje, w których prowadzi się badania nad psychologią tłumu, by przygotować różnego rodzaju scenariusze realizowane w zależności od okoliczności. I mówi dalej pan profesor, tu chodzi o zapalnik, że można przekonać jakąś część Polaków do tego, że demokracja jest zagrożona, a nie interes opozycji. Czyli, że demokracja jest zagrożona, a nie, że zagrożony jest interes opozycji. W ten sam sposób mogą uwierzyć, że zagrożona jest niepodległość i wtedy będą już o nią walczyć. Można postawić przed nimi fikcyjny cel czy sytuację, licząc się z takim, a nie innym charakterem psychologii tłumu polskiego i można narzucić demonstrantom fałszywą rzeczywistość, słuszne hasła w zupełnie niesłusznej sytuacji. To niech będzie takie zakończenie, ale równocześnie punkt wyjścia do naszych kolejnych spotkań. Jutro, mam nadzieję, od tego wyjdziemy. Dziękuję serdecznie. Jest druga. Trudno sobie wyobrazić takie Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. O tej porze witamy szczególnie tych z Państwa, którzy słuchają nas poprzez stacje naziemne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przypominam, że mogą nas Państwo słuchać przez całą dobę, choćby w internecie. I pozdrawiam też tych wszystkich, którzy jeszcze nie śpią w Polsce i w innych zakątkach świata. Zawsze dokąd dobyt, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz. Ale już poszczególne kancelarie prawne zgłaszają się do pomocy i obsługują opozycję totalną. Mówią, że bezpłatnie. Może później będą flukta, gdyby ta opozycja totalna doszła do władzy, to przecież... Więcej mogą Państwo przeczytać oczywiście w katechizmie Kościoła katolickiego, począwszy od punktów 16.01. A teraz zapraszam do modlitwy. Modlitwy właśnie w intencji małżeństw. O miłość w małżeństwach. Módlmy się w intencji kościoła domowego, jakim jest rodzina. Módlmy się za naszą rodzinę, którą jest wspólnota Polaków, polska rodzina. Za nasz dom, za naszą ojczyznę. Módlmy się w intencji rządzących o światło Ducha Świętego, o mądrość. Módlmy się także w intencji Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, Ojca Benedykta, Ojca Świętego Benedykta, a także w intencjach Radia Maryja, Telewizji Trwam, wszystkich dzieł przy Radiu Powstałych. Módlmy się w intencjach, które noszą Państwo w swoich sercach, które modlitwy najbardziej potrzebują. O pokój na świecie, za wszystkich chorych, cierpiących, samotnych. Także w intencji ojca Jana, jego mamy Józefy, a także pani Michaliny. Pamiętamy w modlitwie o pani Bogusławie i Marii, posługujących w Radiu Maryja i w tych intencjach, które również Państwo na antenie mogą przedstawić. 655 23 33 oraz 655 23 66. Rozważać będziemy piątą tajemnicę, radosną odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Święty Michale Archangiele,
zawsze świat ci sprzyja. Pomocy mu jest twych skrzydeł blask. Dla nas jest w tobie moc i siła, która wciąż uskrzy dla nas. Maria, proszę. Polska podąża śladami Węgier i to jest... Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Franciszek z Nieczerzy. Ojcze, chciałem Ci odgadować jedną intencję. Wszystkie piękne. O Boże, o patrzeć do rządu, ale również o mądrość narodu polskiego, aby wybierali to, co dobre dla całego narodu. Nie kierowali się egoizmem. Jak również, Ojcze, o Boże, błogosławieństwo dla Was wszystkich, proszę z Radzi Maryja, a szczególnie Ojca Legendy, Człowieka Dyrektora, Ojca Dyrektora. Panie Franciszku, możemy się nawet pomodlić, jeśli pan ma możliwość teraz. Opozycję wspierają. Dziękuję bardzo. Chętnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tworzyć grupę doradczą dla nowoczesnej platformy obywatelskiej, tak informuje
portal press.pl. Jakub Benke na Facebooku pisze, cytat: jak wielu z Was zmagam się z pytaniem, co robić. Otóż uważam, że powinniśmy stworzyć społeczną organizację, która w profesjonalny, systematyczny sposób zajmie się prodemokratycznym i częściowo antyrządowym marketingiem. Cele, strategia, kreacja i publikacja w mediach. Ludzi i całych firm chętnych do darmowej pomocy znajdziemy teraz aż za wiele. A podobno się na tym znamy. Kim jest Jakub? Toczy się normalny proces legislacyjny, a jeśli chodzi o Radę Europejską, to nie jest to miejsce i to nie jest pole dla jej interwencji, bo to jest rzecz, która jest i musi się rozstrzygnąć tutaj w Polsce. No i też, panie ministrze, jak widzę w tweetach uczestników tego protestu na krakowskim przedmieściu, ma być na nim również Paweł Graś, czyli przyboczny Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Unii. Nie wiemy oczywiście, czy został wysłany przez pana Donalda Tuska, czy też jest tam z własnej inicjatywy. No ale to jest ten sam pan, który, jak czytaliśmy w doniesieniach medialnych, gdy był rzecznikiem rządu, spotykał się z prezesem zarządu spółki wydającej Rzeczpospolitą w nocy, na kilka godzin przed tym, gdy Rzeczpospolita z tekstem o trotylu na pierwszej stronie znalazła się w kioskach. Wiele można by zresztą przypominać jeszcze z czasów nie tak odległych rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No ale taka obecność to też jest chyba jednego z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska. To też jest dosyć symptomatyczne. To może być jakiś znak, ale jeszcze raz, skoro ojciec wraca do tych kwestii, o których myślę, że wszyscy pamiętamy, tak jak właśnie o tej ingerencji w to, co wydawała, czy w to, co ukazywało się wtedy w dzienniku Rzeczpospolita, to powtórzę, że przecież większość, jeśli nie wszyscy, my pamiętamy te i nie tylko te historie, pamiętamy też, co działo się w redakcji innego tygodnika. Pamiętamy o różnych telefonach, umawianiu różnych spraw z różnymi sędziami i tych rzeczy moglibyśmy przywoływać teraz całe mnóstwo. Stąd też ten mój wcześniejszy głos, że dziwię się, że ci, którzy dzisiaj protestują na krakowskim przedmieściu, im się wydaje, że Polacy o tym nie pamiętają. I dziwię się właśnie tego typu głosu. No dodajmy jeszcze całą batalię o miejsce dla telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Dodajmy pogardę wobec słuchaczy Radia Maryja ze strony premiera polskiego rządu Donalda Tuska i całego tego środowiska. Dodajmy to, że praktycznie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie mogła dostać żadnego grantu i startować w żadnym konkursie, bo z gruntu była jako trendowata określana i wszystko, co by przesłała, było wrzucane do kosza. Taki był wtedy klimat. Tak, a troszkę nawiązując do tematu dzisiejszej rozmowy, też warto podkreślić, że rodzina Radia Maryja była też eliminowana właściwie z całego życia polonijnego, pomimo tego, że to jest moje przekonanie, jest szczególnie tam, gdzie działa, prężnie działa, no bo są jeszcze takie miejsca, gdzie jej nie ma, albo gdzie zaczyna dopiero swoją działalność. Ona naprawdę wnosi bardzo wiele dobra dla polskiej społeczności. Można powiedzieć, że ona jest często takim spoiwem, wokół którego Polacy się gromadzą i to jest rzecz warta podkreślenia, bo jeszcze raz i bardzo mocno to podkreślam, ci, którzy mieszkają za granicą, bardzo często mają dużo trudniej, bo oni są dalej, oni są rozproszeni, oni muszą gdzieś do tego miejsca, gdzie się spotykają, jechać dalej niż tu w Polsce, więc to, że była ona eliminowana i to, że rzucano jej też kłody pod nogi, było też rzucaniem kłody pod nogi tym, którzy działali na rzecz Polski i polskości. I nic
sobie, ani Donald Tusk, ani Jan Dworak, ani całe to środowisko dzisiaj obrońców demokracji i wolnych mediów nie robiło z 2,5 miliona podpisów obywateli, nie robiło z kilkuset tysięcy, tysięcznych dwóch dużych marszów w Warszawie, z 250 marszów w całej Polsce, w Europie i w świecie. Tego wszystkiego tak jakby nie zauważali. Z wielu, wielu kilkudziesięciu komisji sejmowych i senackich, bo przecież tam też się toczyła walka o wolne media, wówczas jakoś nie było tego wszystkiego słychać. Nie no, wręcz przecież pamiętam, bo w zeszłej kadencji byłem posłem, że pojawiały się w parlamencie dokumenty czy sprawozdania, w których choćby ci duchowni, którzy działali na rzecz Radia Maryja, można wspomnieć tutaj o księdzu Rafale z Los Angeles, byli pokazywani w bardzo złym świetle, dlatego właśnie, że u nich rodzina Radia Maryja działała, że oni uważali, że to jest dla życia polskiej parafii bardzo ważne. Tutaj, jeśli można, to niskie ukłony i w ogóle pozdrowienia dla całej rodziny Radia Maryja z Los Angeles, bo to jest taki właśnie przykład, w którym można było wybudować, czy można było zbudować grupę Polaków, którzy właśnie wokół rodziny Radia Maryja postanowili działać i działają z wielkimi sukcesami. A którzy wówczas, jak słyszeliśmy od słuchaczy, byli w konsulatach, w polskich ambasadach za rządów Radosława Sikorskiego traktowani jako persony non grata. Tak, to w najlepszym wypadku. Tak, jeszcze delikatnie mówiąc. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj portal TVP Info opublikował informację o tym, że w czasach rządu PO-PSL Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nielegalnie rozpracowywała Mariusza Błaszczaka, wówczas czołowego polityka opozycji. W tej sprawie śledztwo prowadzi prokuratura. To już kolejne takie sytuacje, gdzie mamy do czynienia z podejrzeniem. No bo może mówiąc najogólniej i najbezpieczniej podejrzeniem takiego nielegalnego rozpracowywania przez służby specjalne, które nadzorował osobiście Donald Tusk, polityków opozycji. No tak, i to już, jeśli jest to prawdą, jeśli to się potwierdzi, to liderów opozycji, bo przypomnijmy, dziś minister Mariusz Błaszczak był przecież jednym z liderów opozycji. No i jeśli to się, te informacje medialne, które ojciec tutaj cytował, by się potwierdziły, no to chyba należałoby wtedy postawić pytanie, czy za tamtych czasów była demokracja, bo rozpracowywanie polityczne lidera, jednego z liderów opozycji, no świadczyć mogłoby o tym, że takiej demokracji tak naprawdę nie było, ale ja bym nie chciał stawiać tutaj... Oczywiście, bo to nie jest nasza wiedza, to jest doniesienie w tej chwili medialne, jakkolwiek prokuratura nie dzieli się informacjami, jest natomiast prowadzone w tej sprawie śledztwo. Panie ministrze, sprawy Polaków i Polonii za granicami, trochę już powiedzieliśmy sobie, jak przynajmniej w części Polacy byli traktowani za poprzedniej władzy. Proszę powiedzieć, jak pan spotyka się z Polakami, z Polonią? Jak to jest dzisiaj? Czy mówiliśmy w pierwszej części o tym, że obserwowano takie kuriozum, że z jednej strony liczba Polaków za granicą rosła, a liczba placówek dyplomatycznych malała, że w Polsce likwidowano posterunki policji, zamykano szkoły, likwidowano szpitale. Polska, zwłaszcza na prowincji, zwijała się. Likwidowano przystanki PKS-u i innych środków transportu. Podobnie było z placówkami dyplomatycznymi. Jak to jest teraz? Tak, no to było zupełne kuriozum, zważywszy jeszcze na to, że działo się to w czasach, w których mieliśmy do czynienia z dużymi falami emigracji zarobkowej. W związku z tym ta liczba Polaków w wielu miejscach, szczególnie Europy, bo wtedy, kiedy Europa się otworzyła, czy wtedy, kiedy Polacy mogli po Europie w ramach Unii Europejskiej migrować właściwie bez większych, czy emigrować bez większych problemów, mieliśmy do czynienia z sytuacją zamknięcia
konsulatu generalnego w Szwecji, zamknięcia konsulatu generalnego we Francji, czyli w miejscach, gdzie tych Polaków osiedlało się wielu i w miejscach, gdzie ta populacja Polaków rosła w sposób bardzo dynamiczny, ale przecież to nie tylko zamykanie placówek, to też ograniczanie etatów, bo jeśli w jakiejś placówce ograniczano jeden lub dwa etaty, to często tak naprawdę likwidowano możliwość bezpośredniego kontaktu tej placówki czy pracowników tej placówki z Polakami i to wcale nie jest takie proste teraz, żeby to tak szybko zmienić. Liczba tych placówek rośnie. Ja mam nadzieję, że w ślad za tym będą też rosły etaty. Myślę, że o tym więcej mogą powiedzieć ci, którzy na co dzień pracują w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ale to jest bardzo ważne, bo ważne jest to, żeby Polacy mogli liczyć na to, że w sytuacjach, w których będzie potrzebne im wsparcie ze strony polskiego państwa, to wsparcie otrzymają. I myślę, że to jest też bardzo ważne dla Polski. Bo tam wszędzie, gdzie są Polacy, a wiemy o tym, że Polacy mieszkają prawie na całym świecie, władze tych państw muszą wiedzieć, że w sytuacjach, w których tym Polakom będzie coś zagrażało czy dolegało, oni mogą liczyć na pomoc, a wiemy o tym, że często dzieje się bardzo wiele rzeczy, które są nawet nie do przewidzenia i myślę, że taki właśnie komfort z tego, że się jest Polakiem i że można liczyć na wsparcie polskiego państwa jest bardzo ważne. Panie ministrze, pan ma wiele doświadczeń ze spotkań, także takich osobistych, gdy w imieniu pana prezydenta uczestniczy pan w różnych uroczystościach. Skupialiśmy się w pierwszej części na środowiskach Polaków i Polonii. Pewnie do tych spraw jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym może, byśmy poświęcili teraz kilka minut na spotkania z ludźmi, konkretnymi ludźmi, którzy są no, szczególnymi jakimiś pomnikami, ambasadorami Polski, bardzo ubogimi, nie mającymi tak naprawdę żadnych środków związanych z, no nie wiem, no choćby tak teraz modne jest filmowanie smartfonem wszystkiego, co się dzieje wokół. No tego ci ludzie zazwyczaj nie mają. Nieraz to są też starsze osoby, ubogie, które zostały, no na przykład jak w przypadku wschodu, zesłane, gdzieś powróciły na tereny, mieszkają choćby na Ukrainie. Proszę opowiedzieć, jeśli to możliwe, właśnie o takich ludziach, takich zwykłych ludziach, których pan spotykał. Tak, takich osób jest z pewnością bardzo wiele i na pewno jest też tak, że wiele z nich jest, można byłoby powiedzieć, nieodkrytych. Tutaj to, że my do nich docieramy, to, że my ich możemy poznać, to, że my możemy z nimi porozmawiać, to myślę, że w zdecydowanej większości zasługa księży, kościoła, bo ci ludzie przecież o ten kościół walczyli, o ten kościół się modlili i wtedy, kiedy okazało się, że przetrwali te najczarniejsze czasy, no w jakimś sensie też wywalczyli ten kościół o nich pamiętał i w jakimś sensie wyrażał im też wdzięczność. Ja myślę, że taką osobą, od której bym zaczął, od której chyba trzeba tutaj wspomnieć, której w imieniu pana prezydenta miałem zaszczyt wręczać odznaczenie, to jest pani Rafała Wróblewska, która mieszka niedaleko Kamieńca Podolskiego, mieszka w małej wiosce, jako dziecko była zesłana do Kazachstanu, tam uległa bardzo poważnym odmrożeniom, tam jej amputowano obie dłonie, ona wróciła do tego swojego miejsca, z którego została zesłana, mieszka w tej małej wiosce i właściwie całe jej życie to była dbałość o polskość, o kulturę, o język i o kościół. Ona w najczarniejszych czasach komunizmu starała się o przywrócenie mszy świętej po polsku. Ja byłem u niej w domu. Rzeczywiście ten dom i te warunki to jest no, taka, można by powiedzieć, niewyobrażalna wręcz bieda i
i ten dom, w którym mieszka, taka skromność też olbrzymia, ale z drugiej strony to też takie miejsce, w którym widać, że mieszka człowiek głęboko wierzący, bo to święte obrazki, to książeczki do nabożeństwa i też takie przepisywane ręką, też takie, które były pisane po polsku, ale cyrylicą, żeby można się było modlić po polsku. I to jest pani, która można by powiedzieć, że wywalczyła odzyskanie katedry w Kamieńcu Podolskim. Ona się nie wahała przy tym swoim kalectwie jechać do Moskwy i tam domagać się tych zwrotów. Ona tak naprawdę też była takim opiekunem i dobrym duchem wtedy, kiedy do Kamieńca Podolskiego przyjechał ksiądz Roman Twaruk, Chrystusowiec, dzisiaj proboszcz tej katedry. Człowiek, który dla Kościoła i dla polskości zrobił bardzo wiele. Człowiek, który myślę, że jest jedną z tych osób, dzięki którym został odbudowany i wyrestaurowany kościół w okopach Świętej Trójcy. Też kapłan, który za te swoje zasługi otrzymał od pana prezydenta Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Człowiek, który doprowadził do tego, że ta katedra dzisiaj jest no, tym pierwszym kościołem w diecezji, ale jest też, można byłoby powiedzieć, takim skarbcem polskości. Kapłan, który pamięta i dba o tych wszystkich, którzy do polskości się przyznawali i przyznają i o tą polskość walczą. Ale takich osób, muszę powiedzieć, jest więcej. Miałem zaszczyt wręczać odznaczenie księdzu Jarosławowi Giżyckiemu z Żytomierza. To jest ksiądz, który prawdopodobnie był pierwszym księdzem z Polski, który został skierowany do pracy duszpasterskiej na Ukrainie, ale proszę wziąć pod uwagę, że wtedy, kiedy tam był kierowany, to była praca nielegalna. On ryzykował właściwie, można powiedzieć, swoim życiem, ponieważ robił rzeczy, które tam były zakazane. Był pierwszym księdzem tam skierowanym jeszcze w 89 roku, czyli on jechał jeszcze na Ukrainę wtedy, kiedy był Związek Radziecki. I tak właściwie można było powiedzieć, że podróżując od parafii do parafii, od diecezji do diecezji, można tam spotkać ludzi świeckich, można tam spotkać duchownych, naszych rodaków, którzy często nie urodzili się w Polsce. Biskup Jan Purwiński, biskup senior diecezji żytomierskiej, urodził się w polskiej rodzinie na Łotwie i trafił tam na Ukrainę. Dziś już emerytowany biskup, który był jednym z pierwszych księży, on urodziwszy się na Łotwie, był obywatelem Związku Radzieckiego, który tam przebywał. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że pan prezydent pamięta o tych naszych bohaterach, bez względu na to, czy to duchowni, czy świeccy, bo to też pokazuje, że ci, którzy poświęcili życie dlatego, żeby ta polskość tam trwała, żeby ta polskość się odbudowywała, poświęcili życie dlatego, żeby te polskie pomniki historii, które tam często były zniszczone i zdewastowane, choćby jak kościół w okopach Świętej Trójcy, odrestaurowany dzięki staraniom księdza Twaruga, że oni dzisiaj zostają dostrzeżeni, bo myślę, że dzisiaj musimy pamiętać o tym, i tu też duży ukłon do inicjatywy, która wyszła ze strony polskiego episkopatu, do takiej konferencji, która pokazywała polskie dziedzictwo duchowe i kulturowe na wschodzie w 1050. rocznicę Chrztu Polski. To jesień ubiegłego roku, 10 listopada 2016 roku. To taki moment, w którym bardzo wielu, przede wszystkim duchownych, ale również świeckich, otrzymało odznaczenia za to wszystko, co zrobili na wschodzie. Zrobili